0,3 punktu od noty za styl i za odległość. Mimo tego prowadzi, wyprzedzając Klemensa Murańkę, najlepszego z Polaków i na razie jedynego, który ma zapewniony awans do serii finałowej. No, a tymczasem Markus Eisenbichler. I tutaj proszę się przyjrzeć, bowiem powinien w dobrych warunkach skoczyć tutaj naprawdę daleko, bo jest w formie Markus Eisenbichler i proszę zobaczyć to, o czym mówiłem. No niesamowita odległość, ależ on tutaj odpalił z progu, wyleciał w powietrze i później pomykał, połykał te metry, by ostatecznie wylądować naprawdę daleko. To lądowanie na dwie narty równolegle, bez telemarku, to jest nieważne, ale 137,5 metra, zaledwie 1,5 metra bliżej od rekordu skoczni. Markus Eisenbichler będzie w tej chwili liderem z ogromną przewagą, ależ cios wyprowadził w tej pierwszej serii reprezentant Niemiec. No, ale są tam tacy, którzy na taki cios potrafią odpowiedzieć wspaniałą kontrą, w co my wierzymy. Na pierwszym miejscu oczywiście w tej chwili...